Więc ja pochodzę z południowej części Kielerszczyzny. Rodzice, rolnicy, jak się zaczyna mąż uczyć, to już mojej siostry najstarszej już nie było w domu, bo już wyszła za mąż. Więc nas było troje jeszcze rodzeństwa. Gimnazjum miałem skończone już na początek, na wybuch wojny światowej. Tę rodzinę właśnie tego Czesława Pankowskiego przyjęliśmy do domu. Spod Krakowa wyjechali z Krakowa tu do naszej wioski. Na tej rzece Pielicy było w terenie parawie 5 młynów. I właśnie jeden z tych młynarzy chyba był gdzieś znajomy z nimi. I ich skierował. I przyjeździ poprosili właśnie o mieszkanie. Jedynym Polakiem w tym rodzinie był ojciec tej rodziny, który ożenił się z wdową pochodzenia żydowskiego. Nazywała się Róża Krieger. Wychodząc za mąż, za tego Polaka Czesława Pankowskiego, przyjęła chrzest i ochrzciła też swojej dziewczynki i tego synka z żydowskiego nazwiska dawnego. Po roku, czy mniej więcej czasu, to zgłosiła się jeszcze siostra jej, Maria Krieger, i też zamieszkała z nimi. Czemu się trudnili? Z czego żyli? A więc przede wszystkim z tak zwanym handlem. Bił cielęta, świnie, wyroby robił, i mięso sprzedawał, handlował, mąką handlował. I z tego handlu utrzymywał się ten Pankowski. Jelka miała chyba 9 lat. To przygotowano ją nawet do pierwszej komunii, żeby przyjmowała pierwszą komunię tam. A te Marysie też uczyłem, bo no, dopiero zaczynała naukę, bo trochę miała opóźniony rozwój. To je dopomagałem w nauce do pierwszej klasy szkoły podstawowej. Długi czas to nawet ludzie nie wiedzieli, że oni byli Żydami, pochodzenia żydowskiego. Po polsku mówili, byli ochrzczeni, chodzili do kościoła, normalnie jak my wszyscy parafianie. To życie szło tak jak rodzina z rodziną. Rekompensaty albo jakieś tam zapłaty za to mieszkanie się nie żądało. Ratował się jak brat brata. Przebywanie Żydów to groziło śmiercią. No ale myśmy wiedzieli, ludzie tak po cichutku, każdy wiedział, ale nie było zdrajców, żeby sprzedał to wszystko, wydał. Jak uciekli do lasu wtedy, pod koniec tej wojny, to się kontakt zerwał i nic nie wiedziałem, co się z nimi dzieje. I dopiero po 50 latach to przyjechała, to tylko ona już żyła z tej jej rodziny, tylko ona żyła. Wszyscy już pomierali wcześniej, bo ten ojciec, ten Pankowski i jej brat przyrodni, ten Józek, to zostali zamordowani zaraz jak weszli ten front, ruski front.